Ladies and gentlemen, introducing the chocolate starfish and the hot dog flavored water. Bring it on! Dziś, zgodnie z zapowiedzią, będziemy recenzowali Darkest of Days. Jest to FPS z kwietnia tego roku wydany przez 8 Monkey Labs, a dystrybutorem jest sławne na cały świat City Interactive. W grze wcielamy się w Aleksandra Morrisa, który zostaje w ostatniej chwili uratowany z pola bitwy pod Little Big Horn i wcielony do agencji Kronotek, która chroni przeszłość. Brzmi ciekawie. No to zobaczycie, jak to wygląda. Oto menu. Mamy nową grę, wczytaj sterowanie, ustawienia twórcy i wyjście. HMMM dziwne. Dlaczego sterowania nie mogli włożyć do ustawień? No to są ustawienia sterowania, które nam się w ogóle nie przydały, a ustawienia ogólne są tak rozbudowane jak męskość Justina Biebera. Ale dobra, dosyć gadania o menu. Czas na kupę! Nie no, aż tak to nie trzeba. Teraz jest czas na zaprezentowanie gry. Dobra, naładowało się i co? No właśnie. No wreszcie się włączyło. I od razu widzimy minus. Nie można przewinąć tych długich i bezsensownych dialogów, ale dzięki magii internetu dla was je przewiniemy. A teraz o interfejsie, którego właściwie nie ma, gdyż włącza się tylko wtedy, gdy strzelamy. W prawym dolnym rogu na górze jest liczba amunicji w magazynku, a na dole w plecaku, a zupełnie po prawej jest liczba granatów. Teraz o grafie, która jest średnia, tekstury są do wytrzymania, ale kiepawe, jednak nasi przeciwnicy to kompletny powrót do Terrorist Takedown. Sami zobaczcie. Widzieliście Ragdolla i twarz, to oczywiście sławny aktor Vin Diesel, znany z filmów Pacyfikator i Fast and Furious. Gostek sobie siedzi w Hollywoodzie i nawet nie wie, że jego twarz jest wykorzystywana w grach City Interactive, a nasz kolega z gry Dexter to, jak się okazało, ortodonta mysa. Niestety nie mamy zdjęcia do porównania, musicie wierzyć nam na słowo. A teraz o stronie audio, które mogłoby być lepsze. Dźwięki broni to po prostu nagrany młot pneumatyczny, tylko w stosunku do broni jest zmieniona wysokość. Umieranie wrogów to po prostu wydalanie posiłków przez usta na ziemię lub na jakiś przedmiot. Jedynym plusem audio są rozmowy, które są dobre, ale niestety długie. O, gdy wymieniliśmy broń, pokazało się nam jeszcze trzymana broń, druga broń i jej nazwa. Powiedzmy coś jeszcze o naszych przeciwnikach. Są brzydcy i ich twarze są po prostu skopiowane. Także w jednej misji można spotkać 50 takich samych gostków. Inteligencja ich jest średnia, strzelają do nas po 2 sekundach od zobaczenia nas. I w ogóle nie celują w naszym kierunku. Po wielu minutach gry wreszcie przeszliśmy misję i wróciliśmy tutaj, do pokoju misji. I jak zawsze włącza nam się ekran i zaczyna nawijać nam nasza szefowa, ale tutaj można coś jeszcze oprócz wyboru misji zrobić. Można podrasować swoją broń. No ciekawe, że można w XIX-wiecznym muszkiecie zwiększyć szybkostrzelność i przeładowywanie, czyli czyszczenie i wkładanie naboju. Czyli im więcej punktów, tym gostek będzie szybciej robił te czynności. Dobra, teraz czas na podsumowanko, a więc Darkest of Days nie jest dobrą grą, ale lepszą od Terrorist Takedown Wojna w Kolumbii. Grafa jest w większości zapożyczona z powyżej wymienionego Terrorist Takedown. Audio jest już trochę lepsze, a grywalność jest o wiele większa. Jednak jeszcze coś. Graliśmy w tą grę na Windowsie XP i mieliśmy tylko 7 klatek na sekundę, także ta gra już słabo ciągnie na tym systemie. A teraz czas na oceny. Grafika 2. Audio 4,5.
Grywalność, tutaj 6, bo miło się nam w nią grało i nie było łatwo ją przejść, ogólna ocena to 4,5. Czyli jak chcecie, my mamy podzielone zdania, Maciek, nawet fajna, mys, kiepawe, a w następnym odcinku Blip & Blop, czyli stara mało znana gra 2D, zapraszamy.